Po amerykańskiej przygodzie za kierownicą Mustanga nadszedł czas, by odkryć nowe lądy. Naszego rumaka zamieniliśmy na dwa tygrysy i na ich grzbietach ruszyliśmy z Bebkiem na podbój Bałkanów. Bez planu i scenariusza, za to otwarci i gotowi na przeżycie niezwykłych przygód, których w tej podróży nie zabraknie. Od turystycznych zakątków Dubrownika, przez nieturystyczne rewiry Bośni i Hercegowiny, oszałamiające zakątki Czarnogóry, aż po witającą nas pięknymi krajobrazami, niesamowitymi ludźmi oraz widmem krwawego dyktatora Albanii. Droga wycieczko, zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Ruszamy! W tym odcinku odwiedzimy stolice Bośni i Hercegowiny. Pochylimy się nad różami Sarajewa. Umyjemy truskawki przed wizytą w meczecie. Wzmocnimy się kawą mieloną pradawnym sposobem oraz wyruszymy w stronę magicznej Czarnogóry. Kontynuując naszą podróż po Bośni i Hercegowinie, szczęśliwie dotarliśmy do stolicy. Zaledwie pół dnia spędzonego w Sarajewie nie wystarczy, żeby odkryć wszystkie niezwykłości tego miasta, jednak nawet podczas krótkiego spaceru można poczuć atmosferę miejsca, w którym trudna i bolesna historia przeplata się z tętniącą życiem współczesnością. W tym mieście warto być uważnym i mieć oczy szeroko otwarte, nie tylko kiedy ma się 2 metry wzrostu. Prawda, oglądacie to w internecie, ale jednak jestem człowiekiem telewizji, więc jak widzę wieżę telewizyjną, to czuję w sobie taki prąd idący od góry do dołu i ta wieża telewizyjna widoczna jest z każdego punktu w Sarajewie, tam na wzgórzach. Stamtąd nadają. Gdybym był lokalnym celebrytą, to stamtąd bym siał swój sygnał w każdą stronę. No to już wiecie, dlaczego Bebek chodzi po mieście w kasku. Natomiast w kasku nie wpuściliby go do Bezistanu, czyli najstarszego w Sarajewie i chyba pierwszego centrum handlowego, które powstało tutaj w połowie XVI wieku. Od tamtej pory to miejsce parokrotnie prawie było zburzone, parokrotnie płonęło i wstawało jak feniks z popiołów. No i dzisiaj pozostaje jednym z symboli trwałości Sarajewa, miasta, które przecież przeżyło najkrwawsze oblężenie od czasu II wojny światowej. Przez 4 lata broniło się przed całkowitym zniszczeniem. A skoro była mowa o centrum handlowym, udajmy się na małe zakupy, bo przecież pamiątki muszą być. Tak zwany stary bazar, czyli miejsce, gdzie handluje się różnymi różnościami, antykami, pamiątkami oraz czymś, co można by nazwać dość przerażającym symbolem Sarajewa, który tutaj można kupić na każdym kroku, czyli długopis. Długopis zrobiony z łuski po pocisku. Akurat w tym mieście ten symbol ma swoje znaczenie. Niestety, akurat ten suwenir odbiorą mi celnicy na lotnisku, ale Sarajewo pełne jest innych wojennych pamiątek. A to jedna z wielu tak zwanych róż Sarajewa, czyli miejsce po wybuchu pocisku, które zostało wypełnione w chodniku przez specjalną czerwoną żywicę, po to, żeby zawsze pamiętać, co się działo w tym mieście. Więcej tutaj sklepów jubilerskich niż w Tel Awiwie. Cały czas chodzą za mną jacyś ludzie, nie wiem czy powinienem na to jakoś zareagować. Mam dużo followersów. Mieszam się w tłum, nikt nie zauważy, że nie jestem z tej wycieczki.
Zawsze mi się wydawało, że wierni przed wejściem do meczetu obmywają twarz i ręce, ale że obmywają truskawki, to jest jakiś nowy zwyczaj. No nie ma truskawek, ale obmyję to, co mam. Od czasu podboju Bośni przez Imperium Ottomańskie w drugiej połowie XV wieku większość mieszkańców tych terytoriów przeszła na islam, a my przejdziemy się do meczetu. Ja myślałem, że to może przemówienie jakiegoś proroka, ale to tylko przewodnik, który oprowadza grupę po lokalnym meczecie, więc pójdę posłuchać. Chociaż nie znam tego języka, ale może coś wyłapię z kontekstu. A kontekst jest taki, że muzułmanie w czasach Ottomanów płacili niższe podatki, co wielu wystarczyło, żeby porzucić chrześcijaństwo. Dzień dobry. Tak. A właśnie mówię, dzień dobry. Dzień dobry. Polscy muzułmanie. To się nazywa ekumenizm katolicki, ksiądz w meczecie i... Dzień dobry. No i co, robi wrażenie, nie? Tak. Chociaż jeszcze nie weszliśmy. U nas też w Polsce powinni sobie nogi obmywać przed wejściem do kościoła, bo czasami to czuć, że... Oj, to różnie bywa. Różnie to bywa. Wszystkiego dobrego. Czasami to miejsce, czyli Sarajewo, nazywane jest Jerozolimą Europy, a to dlatego, że w jednym mieście obok siebie można spotkać i meczety, i kościoły katolickie, i cerkwie prawosławne, i wiele innych miejsc kultu. Wszyscy zdają się żyć w zgodzie, ale może tak jak w Jerozolimie, to zgoda tylko pozorna, gdzieś pod spodem buzują emocje związane z różnorodnością tego miasta. No przecież właśnie z tego powodu, między innymi, doszło do bałkańskiej wojny w tym bałkańskim tyglu, gdzie ścierają się różne kultury, różne religie, różnego rodzaju poglądy na życie. Tam. Okay. Pan pokazał trendy do meczetu, ale zanim się wejdzie do meczetu, trzeba najpierw zgodnie z religią obmyć nogi, bo człowiek nieczysty nie może wejść do świątyni, a potem trzeba zdjąć buty. No i w tym celu, w celu mycia nóg, stworzono takie oto osobne dla mężczyzn i kobiet pokoje, a dla wyjątkowo odpornych na mycie stóp przygotowano taką maszynę. Po takim myciu żaden brud się nie uchowa, a Allah będzie zadowolony. Kolejne uzasadnienie, dlaczego po Sarajewie trzeba chodzić w kasku, jeśli ma się 2 metry wzrostu. Albo trzeba mieć wyjątkowo twardą banię. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiamy Robaka. Czy możemy prosić o... A jesteście grupą skąd? W okolice Torunia. A, jak z Torunia, to jasne. Znaczy, do Rydzika się nie przyznaje. Ale on się do was przyznaje. Czyli zdjęcie klasowe, tak? Chodź, Sławek! Czekaj, bo ja w sumie nie wiem, kto na to zdjęcie robi, bo... Na razie do mojego operatora patrzę. Dzięki. Do udanego pobytu. Miłego dobrego. Po zażyciu duchowej strawy pora na kawę, a kawa w Sarajewie to poważny temat. Bośnia jest na 10. miejscu na świecie pod względem ilości spożycia tego energetyzującego napoju i mają na niego swoje sposoby. Zrno, tak jest. Aha. From Poland. A, po mi się rozumiem. To jest zrno, jest rozbija i sije se krosito. To jest ten finalny produkt. Mhm, okej. Czyli tu wchodzi ziarno. Jest. To. Aha. I potem przesiewamy to przez sito. Jest. I tu na samym dole zostaje to ziarno. Okay. To jest krupno. Zostaje to już to ile. Ja nie mam. Super. Zaraz się napijemy w takim razie. Mogę kupić taką kawę? Możecie. To i pola kilogramy. To 500 gram. Tak. Okay. O, dziękuję. Mówi się, że kiedy Chuck Norris chce zjeść miodu, żuje pszczoły. Mówi się, że gdy bebek chce się napić kawy, wyjada fusy. Kawa była tak mocna, że pognała mnie wprost do toalety.
Na marginesie, pierwszy publiczny szalet w Sarajewie powstał już w 1562 roku i z tego, co mi wiadomo, stoi do dziś. Baklawa na śniadanie, baklawa na obiad, baklawa na kolację. Tak się tutaj jada. To nie wygląda zbyt komercyjnie. Wygląda jak coś, co znalazłem na ulicy, ale jest naprawdę pyszna. Czekoladowa. A żeby łatwiej przełknąć baklawę, można ją popić wodą z okupowanej przez gołębie kilkusetletniej fontanny Seblisz, która jest jednym z symboli Sarajewa. Myślę, że w tym miejscu, chociaż w Sarajewie to, co powiem, brzmi może dość niefortunnie, ale w tym miejscu szansa na bycie zbombardowanym jest naprawdę duża. Nie da się w Sarajewie uciec od wojennych skojarzeń, a przecież do początku XX wieku było to jedno z najnowocześniejszych miast na świecie. To właśnie tutaj, już pod koniec XIX wieku, zainstalowano uliczne oświetlenie, a w tym samym czasie pojawiła się też tutaj linia tramwajowa. Nasz następny przystanek to pomnik bliski sercu każdego Polaka. Święty Iwan Pawao, czyli po naszemu święty Jan Paweł II. Brawa dla naszego wielkiego rodaka, którego można spotkać w wielu miejscach na świecie, również tutaj. A oklaskują go, żeby było jeszcze bardziej interesująco, muzułmanie, którzy przyszli tutaj na wycieczkę. Przed chwilą byliśmy w meczecie, gdzie z kolei spotkaliśmy katolików z Polski. Takie jest właśnie Sarajewo. A my będziemy pamiętać, żeby wrócić do tego pięknego, choć poturbowanego przez historię miasta. Tymczasem jednak siodłamy rumaki i ruszamy w stronę sąsiedniej Czarnogóry. Jemy benzynę z jednej matki, odkąd się urodziliśmy. Ta matka ma na imię Etylina. Ech, szkoda, że nie zdążyłem dokładniej pokazać wam w Sarajewie wszystkiego, co chciałem. Choćby słynnej Alei Snajperów, skąd serbscy okupanci ostrzeliwali mieszkańców miasta, albo Mostu Łacińskiego, przy którym w 1914 roku zamordowano księcia Franciszka Ferdynanda, co stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej. Nie opowiedziałem wam też o Ineli Nogić, słynnej 17-letniej miss oblężonego Sarajewa, o której zespół U2 nagrał piosenkę, a Billy Carter nakręcił film. Obiecuję, że nadrobię to następnym razem, a tymczasem czeka nas ostatni bośniacki posiłek przed przekroczeniem granicy. It's a furthest sun, a gun done for love. It's a pulse and shove. It's a sharpest cry. I to są właśnie uroki jadania w przydrożnych, przypadkowych miejscach. Wygląda to jak dziura, w której znikają turyści, już nigdy nie wracają, ale nagle pojawiają się na stole rybki z potoku po przeciwnej stronie drogi. Tak trzeba żyć, tak trzeba jeść. Trzeba karmić istoty słabsze od nas, dlatego karmię mojego brata. Z punktu widzenia historyka Bośnia i Hercegowina to miejsce mroczne, miejsce pełne trudnych momentów w najnowszej historii. Z punktu widzenia turysty z kolei to miejsce pełne niesamowitych, otwartych, ciepłych ludzi i fantastycznego jedzenia. A z punktu widzenia motocyklisty Bośnia i Hercegowina to mnóstwo znakomitych, krętych, górskich tras, gdzie można poczuć przyjemność zrzucania maszyny z winkla w winkiel.
No i jeszcze jedna rzecz, która bardzo mi się w Bośni-Hercegowinie podobała, to ludzie, którzy naprawdę kochają zwierzęta. Bardzo lubią zwierzęta. Lubią też wyjątkowo jeść zwierzęta. Bo jeśli mówimy o tutejszym menu, no to wegetarianin raczej nie ma tu czego szukać. Przed nami kolejny punkt podróży. Zbliżamy się do granicy z Czarnogórą. Co tam znajdziemy? Nie mam pojęcia, ale na tym polega podróżowanie. Za chwilę granica z Czarnogórą, robi się coraz ciekawiej. Wreszcie motocykle mogą pokazać chociaż odrobinę swój offroadowy potencjał. Do tej pory było grzecznie, asfaltowo, a tu zaczęło się robić interesująco. To jest ten moment, kiedy zaczynam się gorączkowo zastanawiać, w której kieszeni mam swój paszport i czy w ogóle go mam ze sobą. Bo ładowarkę zdążyłem już zgubić w którymś z hoteli. Mam nadzieję, że paszport się odnajdzie. No bo jak nie, to kłopocik. Och, odnalazł się. To jest ten moment, kiedy będzie w użyciu. Miła pani, tu jest, w budce. Pokażę wam. Ups. Do Czarnogóry wjeżdżam jak król. Do Czarnogóry wjeżdżam jak po swoje. Czarnogóra otwiera mi swe podwoje. Normalnie tak nie robimy. Normalnie nie zdejmujemy kasku na motocyklu. Chyba że akurat stoimy przed czarnogórską granicą, to wtedy można. Do Czarnogóry wjeżdżamy napędzani koniami mechanicznymi naszych tygrysów oraz wielką ciekawością. Po pierwsze, Czarnogórcy to jeden z najwyższych narodów świata. Przeciętny facet ma tu 182 cm wzrostu, a to już prawie moja liga. Po drugie, to jedni z najbardziej wyluzowanych ludzi w Europie. Jednym z lokalnych przykazań jest tutaj hasło: jeśli zbieracie się na pracę, usiądź i poczekaj spokojnie, aż ci przejdzie. Wypada więc tego posłuchać. Powiem wam, tu jest jakby luksusowo. Jak Tiger? Jak to Tiger? Szczerze kły, kiedy trzeba, kiedy śpi, kiedy jest najedzony, jest potulnym kociakiem, którego można głaskać. Ale jeden fałszywy ruch i odgryzie ci dłoń razem z całym ramieniem. Trzeba uważać. Maszyna jak ta wymaga respektu. Wystarczy tych motocyklowych mądrości. Pora ruszyć dalej, rozglądając się czujnie na boki. A jest na co popatrzeć. Czarnogóra to kraina wszechobecnych wzniesień, 117 plaż, 5 parków narodowych i drugiego na świecie co do głębokości kanionu. A to wszystko w kraju o powierzchni zaledwie 14 tysięcy km kwadratowych. To miejsce, choć małe, naprawdę zapiera dech. W górze można spotkać niesamowite perły motoryzacji, te nieco nowsze, jak ten Tiger, którym podróżujemy, jak i te starsze, jak ten Fiat, który już dawno nigdzie nie podróżował. No nie do końca Fiat, bardziej zastawa 750 na fiatowskiej licencji, ale kto by się czepiał detali. Zapytacie, dlaczego przyjechaliśmy do tego miejsca? To miejsce jest bardzo ważne dla mnie i całej mojej rodziny, bo to właśnie tu urodził się i wychował Bebek. Pokój.
kochana moja. Śliczna. Tak właśnie wyglądał mój brat, kiedy się urodził, a potem się okazało, że zeszło z niego futro i zaczął mówić. Może tego też adoptuję? Łordka piękna. Śliczna jestem. Proszę. Baranka. Pewnie w takiej stajence urodził się Jezus. Kolejna porcja wzruszeń. Dwie generacje auta, które zmotoryzowało połowę świata. Golf dwójka w bardzo przyzwoitym stanie. Prawdopodobnie nic nie stuka, nic nie puka i emeryt czarnogórski jeździł tylko do kościoła. A tutaj świeżutka, bezwypadkowa, niebita jak bebek, trójeczka. I myślę, że w Polsce każdy blacharz szanujący się z tych dwóch złożyłby Golfa czwórkę, który poszedłby jako bezwypadkowy. A Niemiec by płakał, jakby kupował. Właśnie idzie klient oglądać. O, proszę bardzo, już mamy gotowego, chętnego. Pokazał, że alternator nie domaga i nie weźmie. No trudno, będzie następny. A tu już żarty się kończą, bo przed nami marzenie każdego Polaka, w tym również moje. Volkswagen, powiem to z nabożną czcią, Passat. Idealnym, niemal salonowym stanie. Drobna szkoda salonowa. Kobieta ze wzruszenia, kiedy opadła na kolana, obtarła to torebką, a tak poza tym igła. Silnik Sahara, suchutki, nic nie cieknie. Szyby dymki, przyciemniane, szyby prądki, czyli otwierane, góra, dół. No i najważniejsza, kolor czerwony. W dieselku, człowieku, ty wiesz, jak to rwie asfalt? Normalnie się paznokcie u stóp prostują, jak się naciśnie gaz. A my naciskamy gaz w naszych Tygrysach, żeby w następnym odcinku opowiedzieć Wam m.in. o tym, co zrobić, kiedy podczas jazdy górskimi serpentynami nagle skończy się droga. This is a shakedown. Order up that beat just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.